Witaj. W opisie pod wideo załączam link do opublikowanej właśnie na niemieckim kanale Dietera Broersa najnowszej mojej z nim rozmowy. O jej przetłumaczone streszczenie zadbam wkrótce. Przedwczoraj kurier przywiózł mi dwie książki, które do tej pory nie ukazały się w języku polskim. To był pierwszy taki zakup po dłuższej przerwie. Kiedyś połykałem dosłownie książki i moja biblioteka miała rozmiary zbliżone zapewne do przeciętnej wielkości biblioteki publicznej miasta, powiedzmy, powiatowego. A oto moje wspomniane najnowsze zakupy. David Hawkins, Hingabe an Gott, a więc Poddanie Bogu, z podtytułem Mistyczna droga wyjścia z dualizmu, oraz książka o tytule Tajemnica czucia, książka, a właściwie broszura, będąca swego rodzaju pigułką wiedzy przekazywanej przez Neville Goddarda, zmarłego w 1972 roku pisarza i mówcy specjalizującego się w tematach rozwoju duchowego. Jakiś czas temu dosyć intensywnie zgłębiałem nauki Davida Hawkinsa. W opisie pod wideo załączam link do nagrania sprzed kilku lat ze spotkania poświęconego wydaniu kolejnej książki tego autora w języku polskim. Miałem przyjemność poprowadzić ten wieczór w księgarni Nieznanego Świata na zaproszenie wydawnictwa Virgo, dzięki któremu możemy czytać Hawkinsa po polsku. Wspólnym mianownikiem obu książek, a więc i nauk przekazywanych przez wspomnianych autorów, jest zaakcentowanie naszej mocy sprawczej w kształtowaniu zewnętrznego świata. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy i mamy jego moc twórczą, o ile połączenie z nią będzie naszą świadomą intencją, bo jesteśmy tak wolni, że możemy nawet wybrać niewolę. Jak twierdzi David Hawkins, poddanie Bogu nie oznacza oddania mocy boskiej istocie na zewnątrz nas, bo Bóg jest wszystkim, co jest, a więc jesteśmy w nim zanurzeni. Każde nasze działanie może być aktem woli Boga, o ile tak postanowimy. Dzisiaj chciałbym przypomnieć Ci uniwersalną wiedzę zawartą we wspomnianej broszurce dotyczącej przekazu Neville Goddarda. Przeczytałem ją wczoraj rano, podkreślając swoim zwyczajem najciekawsze według mnie treści. Podkreślenia owe przetłumaczyłem dla potrzeb niniejszego nagrania, a więc taka pigułka w pigułce. Omawiane są niezwykle proste, ale bardzo skuteczne techniki. W sam raz na ten niezwykły czas. Jeśli jesteś zdania, że jesteśmy już tak daleko, że żadne teorie oraz techniki nie są więcej potrzebne, że to wszystko należy do 3D, zgodzę się po części z Tobą. Tak, za moment wszystkie techniki i teorie okażą się zbędne. One wszystkie zostaną na starej ziemi. Ale póki co jesteśmy jeszcze tutaj i zupełnie nie wykluczam, że ten przekaz może się przydać na trochę wyboistej drodze ku nowej ziemi. Uczynić proces przejścia bardziej harmonicznym. A więc posłuchaj i poczuj, czy to jest coś dla Ciebie. Neville Goddard, Tajemnica czucia. Wszystko, co widzimy w świecie i sposób uświadomienia tego, jest wynikiem działania świadomości. Świadomość jest jedyną prawdziwą rzeczywistością, którą można symbolicznie przedstawić jako podzieloną na dwa koryta rzekę. Oba prądy symbolizują męski i żeński aspekt naszej świadomości. Świadomy, który jest męskim, generuje pomysły i przekazuje je do nieświadomego, będącego aspektem żeńskim, który po ich zaakceptowaniu uruchamia procesy nadające tym ideom formę i wyraz. Wszystko przejawione opiera się na powyższej zasadzie. Dla naszej praktyki bardzo ważnym jest zrozumienie interakcji między owymi dwoma nurtami. Świadomy nurt kształtuje podświadomy i jako efekt tego procesu ten ostatni szuka możliwości przejawienia się tak zrodzonych idei w świecie form. A teraz najważniejsze. Podświadomość reaguje tylko na nasze uczucia. Jedynie je akceptuje jako prawdę i przystępuje do realizacji zamówienia, a więc kreacji sytuacji, które będą wywoływać uczucia zbliżone do pierwotnego impulsu. Chcenie z umysłu, pozbawione uczucia, nie pociągnie za sobą aktu twórczego. Podświadomość nie zna zasad logiki i wykracza poza najdalsze granice naszego umysłu, ale jednocześnie
nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie żadnych pomysłów lub wyobrażeń. Ona jedynie akceptuje wszystko, co świadomy umysł uznał za prawdę, co zostało przypieczętowane uczuciem i poszukuje dróg do realizacji. Tylko podświadomość zna najkrótszą drogę do celu. Powtórzmy, wpływ na podświadomość, a więc uruchomienie aktu twórczego jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą uczucia. Nie ma zupełnie znaczenia, czy te uczucia są przez nas zaszufladkowane jako dobre lub złe. Każda idea, każda sytuacja posiada specyficzne, dokładnie związane z nią uczucie. Zwracajmy uwagę na uczucia, bo każde z nich pozostawia ślad w podświadomości i staje się autopilotem prowadzącym do konkretnych sytuacji i wydarzeń. Jesteśmy w stanie, ba, nawet powinniśmy wpływać na podświadomość poprzez kontrolę naszych myśli i uczuć. Jeśli chcemy, aby coś zaistniało w naszej rzeczywistości, powinniśmy powitać uczucie, które towarzyszy przejawieniu się tego. Tak, jakbyśmy już to mieli. Wszystkie zmiany w naszej rzeczywistości są powodowane zmianami w świecie naszych uczuć, a te możemy w każdym momencie wywołać, koncentrując się na określonych sytuacjach, wizualizując je sobie. Każdy akt twórczy jest efektem działania podświadomości kształtowanej właśnie przez owe uczucia. Podświadomość akceptuje tylko to, co jest naszą prawdą, w co wierzymy. Wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić i uznać przy tym jako prawdziwe, będzie zrealizowane. Nasze uczucia to foremki, z których powstaje nasz świat. Podświadomość zawsze osiąga swój cel. Zawsze zamanifestuje to, jakimi uczuciami została nasączona. Joe Dispenza nazywa to sygnaturą elektromagnetyczną. Otrzymasz nie to, czego pragniesz, ale to, jakim jesteś. A to, jakim jesteś, jest definiowane przez twoje uczucia. Słynne słowa Gandhiego, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w swoim życiu, nabierają w świetle nauk Goddarda nowego znaczenia. Kiedy chcemy podjąć się realizacji jakiegoś projektu, koncentrujmy się tylko na efekcie końcowym i związanymi z nim uczuciach, nie zawracając sobie głowy drogami dotarcia do celu i generowanymi przez nasz umysł wizjami najróżniejszych przeszkód i ograniczeń. Pozostawmy wybór drogi dotarcia do celu naszej podświadomości. Jeśli sami próbowalibyśmy je przekładać, robilibyśmy to z poziomu naszego ograniczonego umysłu, który działa na podstawie zapisów z przeszłości, a więc nie jest w stanie wymyśleć czegoś naprawdę nowego, przełomowego. Zauważ, że jest o wiele łatwiej dopasować uczucia do konkretnych sytuacji w świecie zewnętrznym i zająć pozycję ofiary, niż przyznać, że te wydarzenia są wynikiem dopasowania sytuacji do naszych uczuć. Świat zewnętrzny jest lustrem naszych wnętrz. Innymi słowy, otrzymasz tylko to, o czym już wiesz, że to masz. Staniesz się tym, czym już jesteś. Jeśli szukasz w świecie zewnętrznym czegoś, czego nie doświadczyłeś na poziomie czucia, nigdy tego nie znajdziesz. O tym pisano już w Biblii. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Ignoruj to, co przykuwa twoje zmysły w świecie zewnętrznym. Koncentruj się na uczuciu przy wyobrażeniu, że już to posiadasz i wtedy to zaistnieje w twojej rzeczywistości. Świadomość decyduje o naszej percepcji świata. Gdy się czujemy dobrze, podświadomość będzie znajdowała coraz więcej okazji do podtrzymania tego stanu poprzez kreowanie sytuacji potwierdzających i wzmacniających to uczucie. Neville Goddard zwraca szczególną uwagę na rolę snu w tym procesie, twierdząc, że sen jest bramą wejściową do naszej podświadomości. Jakby nie było, spędzamy we śnie około 1/3 naszego życia. Cytat Neville Goddard. Podświadomość, żeński aspekt, w odróżnieniu od ziemskich kobiet, które po wyjściu za mąż postanawiają zmienić mężczyznę, akceptuje swoje męskie dopełnienie bezgranicznie i nadaje formę wszystkiemu, co w świadomym umyśle, a więc w męskim aspekcie, zostanie wygenerowane jako prawda. Papierkiem lakmusowym prawdy są uczucia. Podświadomość nie śpi nigdy. Zawsze jest w stanie tworzenia sytuacji odzwierciedlających uczucia i ją programujących. Dlatego jest tak ważne, abyśmy przed zaśnięciem wizualizowali pragnienia naszych serc, sytuacje
role, które chcielibyśmy odegrać. I przy każdej z takich wizualizacji pytali, jak bym się czuł, gdyby to już zaistniało. Co czułoby wtedy moje ciało? Zasypiajmy z tym właśnie uczuciem, a zostanie ono potraktowane jako zlecenie. Podczas snu nie możemy świadomie dawać zadań podświadomości. Ona będzie pracować nad tematem reprezentującym ostatnie uczucia przed zaśnięciem. Nie zasypiajmy nigdy z negatywnymi uczuciami o sobie i świecie, o porażkach i zagrożeniach, bo akt twórczy będzie rozgrywać się we śnie według tych właśnie wskazówek. Wydarzenia dnia są rezultatem, a nie przyczyną naszego samopoczucia. Wolna wola to po prostu możliwość wyboru, jak na nie będziemy reagować. Nasza podświadomość była programowana od wczesnego dzieciństwa. Nie rozczulajmy się nad sobą, nie traćmy czasu na rozpatrywanie błędnych decyzji w przeszłości. Po prostu programujmy się na nowo w sposób wskazany wcześniej. Role, jakie odgrywasz w świecie, są zdeterminowane przez twój obraz samego siebie. Jeśli przed zaśnięciem będziesz się koncentrował nad twoją wymarzoną rolą i generował uczucie, jakby to już się spełniło, otrzymasz rolę główną w filmie, scenariusz, do którego będzie tworzyła nocą twoja podświadomość. Każde wydarzenie jest efektem obrazu samego siebie z dnia poprzedniego. Jeśli nie będziesz przed zaśnięciem wyobrażał sobie najlepszej wersji samego siebie oraz już zrealizowanych pragnień twojego serca, generując przy tym odpowiednie uczucia, twoja podświadomość otrzyma jako zamówienie do realizacji chaotyczną mieszankę myśli i odczuć, które zebraliśmy przemierzając kończący się dzień. Każde uczucie, będące reakcją na najdrobniejsze nawet wydarzenie, jest rozkazem dla podświadomości, aby generowała w dniach następnych jak najwięcej takich wydarzeń. To, czym się zajmujemy przed zaśnięciem, nasyca naszą podświadomość i nadaje kierunek jej twórczej pracy. A teraz kilka myśli Neville Goddarda o modlitwie. Podobnie jak sen, jest ona według niego bramą do podświadomości. Jak we śnie, także podczas modlitwy, zostaje ograniczony dostęp niesionych przez zmysły impulsów, a wtedy zwracamy się ku naszemu wnętrzu. W większości z nas znane są następujące słowa. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. W modlitwie nie chodzi o to, aby o coś prosić, lecz o dostrojenie się, przygotowanie do otrzymania. I oto kolejny cytat biblijny. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że to otrzymacie. Modlitwa jest więc sztuką wiary w to, że już jesteś osobą, którą chciałbyś zostać oraz że posiadasz obiekt swoich pragnień. Neville Goddard podkreślał skuteczność metody o nazwie rekapitulacja dnia. Twierdził, że codzienne jej stosowanie sprawi, że będziemy w stanie osiągnąć absolutnie każdy cel i zrealizować każde pragnienie, ale nie tylko o te rzeczy chodzi. Ta metoda, która była znana już w starożytności, pozwala według niego przebudzić w nas świadomość Chrystusową. Niech każdy człowiek, którego napotkamy na swojej drodze, odzwierciedla wizję tego, co chcielibyśmy widzieć w idealnym świecie. Innymi słowy, wybawiamy tego człowieka od roli, którą gra on w naszym spektaklu. A teraz w telegraficznym skrócie o wspomnianej technice rekapitulacji. Gdy już jesteśmy w łóżku, odgrywamy sceny kończącego się dnia, zaczynając od końca, od tych najpóźniejszych. Epizody, wydarzenia, rozmowy, spotkania. Dokonujemy mentalnych zmian wszędzie tam, gdzie nie wszystko było idealnie. Scena za sceną dopasowujemy każdą z nich do ideału. Wprowadzamy boski porządek. Przy każdej scenie, zmienionej już do wersji idealnej, obserwujemy nasze uczucia. Ten proces dokona zmian w przebiegu dnia następnego. Jeśli jutro spotkasz człowieka, który cię dzisiaj rozczarował, nie doznasz już więcej od niego rozczarowania, ponieważ odmieniłeś jego obraz w sobie. Ten człowiek stanie się świadkiem przemiany w tobie.
Ten proces nie tylko zmienia przyszłość, ale może spowodować przebudzenie świadomości Chrystusowej w tobie. Zauważysz, że nie osądzasz więcej, tylko wybaczasz. Zrozumiesz, że wybaczenie i wolność są nierozerwalnie ze sobą związane. Nie możesz być wolnym, bo osąd wiąże cię z okolicznościami zewnętrznymi. Gdy słyszymy na przykład o człowieku, który nie ma pracy, myślimy zazwyczaj po prostu, że jest bezrobotny. Żeby mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości, powinniśmy poświęcić ten aspekt naszej osobowości, w której zakorzeniła się dana sytuacja. Ale nie wystarczy powiedzieć, nie będę wierzył w jego bezrobocie. W rekapitulacji wyobrażam sobie tego człowieka wykonującego dającą mu szczęście i dobre pieniądze pracę. Gratuluję mu. Łączy nas jedno pole, a więc on jest świadomy tego procesu. On jest świadomy, że ja go tak widzę. Jutro zobaczą go inni tak, jak ja go widziałem i dostanie pracę. Nie pozostawiaj bez podobnej reakcji żadnej sytuacji w świecie, która nie odpowiada twojemu ideałowi. Jesteś ogrodnikiem w boskim ogrodzie i twoim obowiązkiem jest dbanie o to, co w nim rośnie. Każdy człowiek, którego spotykasz, jest gałęzią zakorzenioną w krzewie, którym jesteś ty. Jesteś szczególnym drzewem w boskim ogrodzie, drzewem życia, niosącym owoce jako pożywienie dla świata. Bo nieprzepracowany dzień nie kończy się tak po prostu, jak myśli wielu. On przekłada sobie szlak do przyszłości, aby cię z jego owocami konfrontować. To od ciebie, boskiego ogrodnika, zależy, czy podetniesz krzew i nadasz mu odpowiednią formę. Proponuję ci próbę. Weź na warsztat jakąś znienawidzoną przez wszystkich, przez cały świat osobę. Może właśnie tego, o którym teraz wszyscy mówią. Postaw go przed twoim wewnętrznym okiem i wyobraź sobie, że nic nie wiesz o nim ani jego przeszłości. Przeprowadź z nim rozmowę pełną czułości i miłości. Miej pełną wiarę w realność tego połączenia. Zmień go w najwspanialszego przyjaciela, niezależnie od tego, co o nim dotąd mówił świat. Nie dopuść już nigdy, żeby w twoim ogrodzie rosły chwasty. Masz pełną odpowiedzialność za każdego człowieka pojawiającego się na twojej drodze. Nieświadomi ludzie traktują świat zewnętrzny jako coś obiektywnego i od nich oddzielonego. Budzące się natomiast istoty widzą wszystko na zewnątrz jako elementy swojego ewolucyjnego procesu. Na pierwszym etapie praktykowania rekapitulacji może dojść do zmian w życiu stosującej ją osoby. Może się zwiększyć jej majątek lub mogą polepszyć relacje. Ale to nic w porównaniu z prawdziwą, czekającą na wytrwałych nagrodą przebudzenia świadomości Chrystusowej. Wtedy rozpoznają oni swoją misję, która nie polega na zdobywaniu coraz większego bogactwa, ale na wybawieniu społeczeństw i tworzących je ludzi. Wybawieniu, a więc zwolnieniu z roli, którą w naszym spektaklu odgrywać musieli, a robili to z miłości. To jest przysłowiowe zdjęcie z krzyża. Powrót do życia. Powrót do życia wszystkich istot, także ciebie. W życiu nie chodzi o odrzucanie i wykluczanie niepasujących nam ludzi, lecz o to, aby pomóc im się wyprostować i wznieść. A czyniąc to, wznosimy się sami i ten proces nie ma końca. Wznosimy się, gdy zabieramy innych ze sobą. Siła wyobraźni nie zna ograniczeń. Obudź tę drzemiącą od setek, a może i tysięcy lat siłę. Twoja wyobraźnia stworzyła wszystko w tym dziwnym świecie. Ten świat jest świadkiem tego, jaki użytek z niej robiłeś. Jeśli użyjesz siły swojej wyobraźni w sposób pełen miłości wobec bliźniego, sprowadzisz niebo na ziemię i poczujesz całym sobą obecność Boga w tobie. Tyle Neville Goddard. Nie wiem, czy Dieter Brouwer zna nauki Goddarda, ale proponowana przez niego medytacja radości jest z przekazem tego ostatniego bardzo spójna. Przedstawiony przekaz zdają się potwierdzać odkrycia fizyki kwantowej. Wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, istnieje jako potencjał. Aby się z nim połączyć, wystarczy się do niego dostroić, aby uruchomić mechanizm rezonansu polegający na wymianie energii między dwoma oscylatorami, mającymi wspólną częstotliwość. A teraz zaproponuję ci bardzo krótką, ale mocną praktykę wprowadzania zmian do otaczającej nas, często zatrważającej wiele osób rzeczywistości.
Można bardzo skutecznie generować uczucia powiązane z życzeniami naszych serc za pomocą pytań otwartych. Hakujemy wtedy kontrolujący umysł, który nie zna na nie odpowiedzi i dla którego poziom uczuć jest nieosiągalny. Jednym z takich pytań może być po prostu: jakby to było, gdyby? Chwilę później wzmacniamy ten proces dodatkowym pytaniem: jakby się czuło moje ciało, gdyby to było już rzeczywistością? Dla potrzeb niniejszego ćwiczenia pozwolę sobie wykorzystać fragmenty pięknego manifestu, który znalazłem na kanale Ellen Eliach, którą serdecznie pozdrawiam. Link do wspomnianego kanału załączam w opisie pod wideo, a więc zaczynamy. Zamknij oczy, weź kilka głębszych oddechów, a potem poczuj całym sobą uczucie generowane przez następujące pytania. Jakby to było, gdyby kraj, w którym żyję, rozkwitał całym swym pięknem, a ludzie byli szczęśliwi, zdrowi, świadomi, mądrzy i żyli w boskiej pełni i dostatku? Jakby się czuło moje ciało? Jakby to było, gdyby rządy w Polsce sprawowali Polacy, osoby o głębokiej mądrości duchowej, których nadrzędnym celem jest wspólne dobro ludzi i polskiej ziemi? Jakby się czuło wtedy moje ciało? Jakby to było, gdyby Polacy, zbudzeni do wspólnej troski o nasz kraj i społeczność, jednoczyli się w działaniu na rzecz wzrostu i rozwoju Polski? Jakby się czuło wtedy moje ciało? Jakby to było, gdybyśmy połączyli się w braterskiej miłości ze wszystkimi narodami, ze wszystkimi dziećmi tej ziemi? Jakby się czuło wtedy moje ciało? Jakby to było, gdybym już teraz zjednoczył się bez reszty z moją bezgraniczną, wszechmocną, wszechwiedzącą boską istotą? Co by czuło przy tym zjednoczeniu moje ciało? To uczucie jest zaproszeniem dla Twojej boskiej istoty, sygnałem, że jesteś gotów, aby zmartwychwstać. I to jest właśnie ten najgłębszy wymiar Świąt Wielkiej Nocy. Na zakończenie chciałbym Ci przedstawić dwa cytaty Neville'a Goddarda, doskonale podsumowujące treść dzisiejszego nagrania. Oto pierwszy z nich. Dzięki skupionej uwadze na pożądanym stanie, świat zewnętrzny kruszy się. I wtedy świat, tak jak muzyka z nowymi ustawieniami, zmieni rozdźwięki w harmonijną melodię. I kolejny. Już jesteś tym, kim pragniesz być, a twoja odmowa uwierzenia w to jest jedynym powodem, że tego nie widzisz. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim subskrybentom mojego kanału i autorom komentarzy. Przesyłam wyrazy wdzięczności dla wszystkich osób moją pracę wspierających. Pozdrawiam ciepło, Tomek.